Artur Kiełbasiński, witam Państwa ze studia Polska Press Grupy, Dziennik Bałtycki, Strefa Biznesu na forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Bardzo dużo tematów związanych z energetyką, z elektromobilnością, z tym, że energia będzie nas napędzać. I właśnie o tym porozmawiamy z Markiem Świeczkowskim z klastra logistycznego Północ-Południe, logistyczny, transportowy, i to jest rozmówca, który od wielu lat mówi o tym, że dla Zatoki Gdańskiej, dla naszego terenu tutaj na północy, najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzanie promów elektrycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy bliżej tych promów elektrycznych dzisiaj niż kilka lat temu, jak zaczęliście o tym mówić? Oczywiście. Promy elektryczne, statki elektryczne, jednostki różnego typu, ale muszę powiedzieć, że również jeszcze bardziej nowoczesne napędy, ponieważ w tej chwili promujemy również napędy wodorowe. Na pewno dla naszej Zatoki, dla mieszkańców, przeniesienie napędów z konwencjonalnych, spalinowych byłoby znacznym postępem środowiskowym. Ekologiczne promy, innowacyjne, myślę, że to jest dla nas przyszłość i zawsze do tego będziemy namawiać. Ekologiczny prom o nazwie Elektra powstał między innymi w Gdyni w stoczni Krist. Pływa od kilku lat dla armatora w dalekiej Finlandii, chociaż może nie aż tak bardzo dalekiej, bo nad Bałtykiem. Natomiast w Polsce to zainteresowanie jest względnie niewielkie. Co w sensie finansowym, ekonomicznym musiałoby się zadziać, żeby wycieczki po porcie w Gdańsku, po porcie w Gdyni albo po Zatoce odbywały się właśnie na pokładzie takich niewielkich promów elektrycznych, żeby armatorzy byli gotowi zainwestować właśnie w promy elektryczne albo wspomniane promy o napędzie wodorowym? Muszę przyznać, że rozwój żeglugi elektrycznej na całym świecie postępuje bardzo burzliwie, także promy pływają, również promy projektowane w Polsce, również budowane w Polsce, nie tylko w Finlandii, ale w Norwegii, w Szwecji. Te jednostki są całkiem duże. To są jednostki rzędu 100 metrów długości, przewożące kilkuset pasażerów i kilkaset samochodów osobowych. Także myślę, że to jest dla nas przyszłość, ale teraz w tej chwili kierunki rozwoju jednostek pływających to nie tylko elektryfikacja napędów, nie tylko takie możliwości, które daje wodór jako paliwo, ale również muszę powiedzieć, że pojawiają się jednostki autonomiczne, czyli można powiedzieć roboty pływające. To jest też ciekawe zagadnienie. Pracują nad tym nasi naukowcy z Politechniki Gdańskiej, i my również w klastrze popieramy takie działania. Myślę, że to jest nieodległa przyszłość. Takie pływające jednostki autonomiczne to jest tak naprawdę względnie proste do wdrożenia, natomiast przez całe lata ubezpieczyciele, prawnicy ubezpieczycieli nie chcieli ubezpieczać takich jednostek, argumentując, że tak naprawdę nie ma kapitana, nie ma odpowiedzialności. Ktoś siedzący za konsolą sterowniczą 5000 km dalej nie może podejmować racjonalnych decyzji w czasie sztormu. Czyli mamy tutaj problem nie technologiczny, ale prawno-organizacyjny. Takie problemy uda się przełamać? Myślę, że tak, ponieważ pracują nad tym sztaby prawników na całym świecie. Myślę, że dyrektywy unijne pozwolą na to, żeby takie statki zaczęły funkcjonować, ponieważ są to znaczne oszczędności. Jeżeli załoga takiego statku mogłaby liczyć konwencjonalna około kilkunastu osób, a w tej chwili możemy zredukować to do zera albo do kilku osób podstawowej obsługi, to myślę, że ekonomia przemawia za tym, że takie statki będą cały czas coraz bardziej popularne. Moim zdaniem najpierw pojawią się w tak zwanej żegludze przybrzeżnej, a być może pojawią się również takie rejsy oceaniczne. I ja wrócę do początku naszej rozmowy, ale pytanie jest chyba najtrudniejsze, bo pytanie o przyszłość. Kiedy zatem na Zatoce Gdańskiej, na przykład z Gdańska do Helu albo z Gdyni do Helu, popłyniemy nie statkiem emitującym chmurę dymu? Te chmury są coraz mniejsze obecnie w żegludze, ale nadal jest to dym, spalanie paliw kopalnych, a kiedy będą tam kursowały statki wodorowe czy statki elektryczne?
Wielka szkoda, że teraz pływają te jednostki nieekologiczne, starego typu. Myślę, że wielu gości i zagranicznych, i polskich turystów chciałoby pływać nowoczesną jednostką. To byłby argument marketingowy? To byłby argument marketingowy, ale kluczem na pewno do tego jest porozumienie się gmin między sobą, ponieważ takie rejsy, na przykład z Trójmiasta do Helu, mogłyby taką grupę ludzi przewozić, która byłaby również warta ekonomicznie. Wtedy bilet nie kosztowałby krocie jak w tej chwili, tylko mógłby być tańszy. Poza tym mogło być to rozwiązane podobnie jak jest to zorganizowane na norweskich fiordach, że taką żeglugą zawioduje przewoźnik i trasa na morzu jest przedłużeniem trasy lądowej. Jest to taka droga. Mogła być to nawet autostrada na przykład na Zatoce Gdańskiej. Ale ucieka pan od odpowiedzi, kiedy popłyniemy? 2030? No myślę, że jeżeli znajdzie się chętny armator, który zrealizuje wszelkie prace badawczo-rozwojowe, który przebrnie przez biurokratyczne przepisy, o których rozmawialiśmy, certyfikacje w organach, które są do tego upoważnione, zbuduje taką jednostkę, przetestuje. Ja myślę, że to jest kwestia jednak najbliższych kilku lat. Tak jak przesiadamy się powoli na samochody elektryczne, być może już niedługo po Zatoce Gdańskiej, ale może po całym południowym Bałtyku będzie pływać promami i statkami elektrycznymi, ale kiedy to się wydarzy? Kwestia najbliższych kilku lat, o czym opowiadał Marek Świeczkowski z klastra logistyczno-transportowego Północ-Południe. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.